Halo, halo. Witam wszystkich. Uda mi się uchwycić? Tak, chyba mi się udało uchwycić. Zobaczcie. Cerkiew i pomnik poświęcony Konstantemu Kalinowskiemu. Jestem w Mostowlanach. Witam Was serdecznie z miejscowości Mostowlany. Słuchajcie, parę słów na początek. Trochę sobie pogadam, bo jechałem tak długo. Dziękuję, że tak fajnie, ciepło przyjęliście ten film z miejscowości. No widzicie, i zapomniałem. Z turystyku Polski, Czech i Słowacji. Bardzo Wam dziękuję za to. Ten film zdobył trochę mniej wyświetleń niż zwykle, mniej ludzi oglądało, ale mnóstwo ciepłych komentarzy dostałem, że fajnie, że można odpocząć od zasieków, od kamer, od tej całej napiętej sytuacji, i bardzo Wam się spodobał ten film, więc czasami może w przyszłości będę robił Wam takie małe niespodzianki. Jaworzynka, tak, z Jaworzynki, jakoś tak się zamuliłem tą jazdą. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to miłe przyjęcie. A propos komentarzy, muszę pozdrowić tego widza. Słuchajcie, muszę pozdrowić Dariusz S. Pozdrawiam Cię serdecznie, jesteś czołowym komentującym mojego kanału chyba. Dziękuję Ci za mnóstwo, w ogóle Wam wszystkim dziękuję za tę dyskusję, które się toczą. Bardzo wiele dni, kilkanaście komentarzy różnych pod różnymi wpisami, także dobra, wracamy. Słuchajcie, dzisiaj rozbiłem bank. Powiem Wam, że dzisiaj rozbiłem chyba bank, bo dzwoniłem do dwóch placówek, do placówki w Bobrownikach, tu się zgłaszałem, bo jeszcze jedno miejsce dzisiaj nagram, i dzwoniłem do placówki w Krynkach i w obu placówkach odebrały telefon panie dyżurne, także wszystko bardzo miło zgłoszone. Dobra, psy szczekają. Wracam w stronę granicy, dlatego że pani żołnierz szła sobie do toalety, więc nie chciałem tam jej nagrywać. Wracamy w stronę granicy, pokażę Wam, jak to jest zorganizowane tutaj w Mostowlanach. Dlaczego wybrałem tą miejscowość? Dlatego, że jeden z widzów wpisał ostatnio: wybierz się na Swisło, czy na granicę na Swisło, czy pokaż, jak to tam jest zorganizowane. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma zapory. Pamiętajcie. Więc na koniec jeszcze dodam, zanim przejdziemy do filmu, zostawcie łapę, zostawcie suba, udostępnijcie filmy, jeżeli popieracie to, co robię, jeżeli Wam się podoba moja działalność. Słońce świeci, czapka w samochodzie. Wracamy za chwilę, trzymajcie się. No jeszcze oczywiście nie doszedłem, ale to już z daleka Wam pokażę. Zasieki nad Swisłoczą, zobaczcie. A tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, zaraz oczywiście podejdę. Swisłocz ma głębokość praktycznie do kostek. Dobra, idziemy dalej. No, przyjechali jacyś turyści, tam żołnierze widzę już w posterunku, na posterunku siedzą, dyżurują sobie, ale podejdę, tam zamienię z nimi najwyżej słowo i sobie podejdę, także nie będę ich nagrywał, nagram Wam to, co widać na samej granicy. Zobaczcie, tutaj taka odnoga, ja tu zostawiłem samochód dosłownie 30 sekund stąd, zostawiłem samochód, także to jest fajne miejsce, bo można sobie podejść, praktycznie podjechać do samego słupka, ale jak wiecie, ja muszę sobie zawsze trochę pochodzić, bo inaczej będę chory, także zapraszam za chwilę tu do mostwa w Mostowlanach i granica. Zaraz może sobie zamienimy słowo z żołnierzami. Także wracamy za chwilę, odezwę się za paręnaście sekund. No, jesteśmy na miejscu. Niestety mam pecha, bo akurat idą turyści niestety za mną. Pas drugiej granicznej. Tutaj z panem żołnierzem przed chwilą rozmowa. Zobaczcie, tak to wygląda. Można było podejść kiedyś praktycznie na sam brzeg. Pamiętacie to moją wizytę dawno temu tutaj? Można było podejść na sam brzeg, a teraz niestety nie można już się zbliżać do brzegu. Pas drogi został wyznaczony tutaj. Pojawiła się tablica. Jeszcze tutaj Wam pokażę. A, jeszcze białoruski kolega, ale to się muszę przełączyć. Zobaczcie. Drutów, wojsko dyżuruje cały czas, dlatego że no, nie ma tutaj zapory, więc a placówka z Bobrownikach niestety zmaga się w tej okolicy. Zmaga się niestety z próbami nieustannymi przekroczenia. Jeszcze przybliżę słupek białoruski. No, turyści chcieli zobaczyć turystycznie, jak wygląda granica. No niestety mi się trafiło. Dobra, przybliżę Wam słupek białoruski, trochę słońce świeci. Coś tam widać. 458. Nie wiem, jeżeli się nie mylę, to tutaj kiedyś dawno, dawno temu prawdopodobnie był most przerzucony tutaj w tym przez rzekę. I pozostałości tego mostu pamiętam, że były już albo są zarośnięte, albo ich po prostu nie widzę. Dobra, jedziemy dalej, bo tu cała grupa turystów, 5 osób w samochodzie.
przyjechało. No dobra, to trzymajcie się. Jeszcze jedno miejsce tutaj w okolicy odwiedzę, ale to już chyba w oddzielnym filmie. Także dzięki i pozdrawiam. Trzymajcie się. Komentarze do Waszej dyspozycji. A jeszcze dosłownie na sekundkę się włączę, bo tutaj też żołnierze, młody chłopak i młoda dziewczyna z obrony terytorialnej są wręcz przepytywani przez turystów. Różne ciekawe rzeczy tu pytają. Żołnierz tu cierpliwie stoi i odpowiada na pytania. A my jesteśmy w centrum Mostowlan. Ten pomnik poświęcony Konstantemu Kalinowskiemu, który się tu urodził. A tu jeden pan kierowca niezainteresowany był podejściem do granic. Także, no dobra. To tyle, jedziemy w kolejne miejsce, cerkiew w Mostowlanach. Dziękuję, do usłyszenia. No, kontrola. Zostałem zatrzymany przez przemiły patrol jeepkiem Wranglerem. Tutaj obok stacjonują sobie żołnierze na posterunku, o tutaj właśnie. A ja zostałem zatrzymany do kontroli. Jedziemy dalej po kontroli dokumentów rutynowej, jedziemy dalej. Trzymajcie się. Takie to realia na zielonej z Białorusią.